Bardzo dziękuję panu burmistrzowi za wstęp. A teraz proszę sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy, pana Wojciecha Kolarskiego o wystąpienie. Panie burmistrzu, wielce szanowni państwo zgromadzeni na tej dzisiejszej ważnej uroczystości. Wielka historia Polski rozgrywa się właśnie w takich miejscach jak to, jak Zakliczna, w takich lokalnych społecznościach, lokalnych wspólnotach. Jak zawsze w czasie wizyt, które są poświęcone wydarzeniom historycznym, podkreśla prezydent Andrzej Duda i stąd też dzisiaj moja tutaj obecność w imieniu prezydenta, żeby pokazać, że właśnie to, co dzisiaj upamiętniamy, ta historia, którą dzisiaj wspominamy, to część naszej historii, historii Rzeczypospolitej. Jednocześnie moja obecność tutaj jest też dowodem na to, że to jest ważne wydarzenie nie tylko dla wspólnoty mieszkańców Zakliczyna, nie tylko dla ziemi tarnowskiej, ale to jest właśnie ważne wydarzenie dla państwa polskiego, które odbywa się w przeddzień Międzynarodowego Dnia, w którym społeczność międzynarodowa wspomina ofiary Holokaustu, w którym my wspominamy ten moment, w którym niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny śmierci Auschwitz-Birkenau został wyzwolony. Obóz, który jest symbolem Holokaustu. Zatem dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby się wspominać tych przywołanych tutaj przez pana burmistrza, którzy mieszkali w Zakliczynie, którzy zostali tutaj przez Niemców z okolicznych miejscowości siłą zmuszeni do zmiany miejsca. Zostali tutaj stłuczeni w zakliczyńskim getcie. Do tych Żydów ziemi tarnowskiej, którzy tutaj byli mordowani, którzy zostali wywiezieni stąd do niemieckiego obozu w Bełżcu w ramach akcji Reinhardt. I tam razem ze swymi współbraćmi zostali zamordowani. A dzisiaj też wspominamy tych wszystkich, którzy zginęli, którzy byli polskimi Żydami, którzy byli naszymi współobywatelami, którzy byli naszymi sąsiadami. Bardzo dziękuję za to, że ta pamiątkowa tablica dzisiaj będzie nie tylko upamiętniać to, co wydarzyło się tutaj w 1942 roku, nie tylko żydowskie ofiary niemieckiego Holokaustu, nie tylko naszych współobywateli, nie tylko Żydów polskich, ale to też ta tablica będzie świadectwem i lekcją dla wszystkich, którzy będą przechodzić tędy, będą mogli dowiedzieć się prawdy o tej historii. To dzisiejsze wydarzenie to jest też wspomnienie konkretnych osób. To jest wspomnienie pani Anny Birgel-Hur, obecnej tutaj z nami. To jest świadkiem i której to świadectwo my dalej musimy nieść. I też ta tablica będzie wyrazem tego świadectwa na przyszłość. Dlatego bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Ale też dzisiejsza uroczystość każe nam wspomnieć rodzinę Jaroszów, Polaków ratujących Żydów, naszych narodowych bohaterów, tych, którzy na równi z tymi, którzy w czasie II wojny światowej, w czasie niemieckiej okupacji narażali swoje życie i okazali wielki heroizm, który dziś każe nam obdarzać ich największymi honorami i zaszczytami. Ale ta dzisiejsza uroczystość nie jest tylko, czy nie tylko powinna być wspomnieniem śmierci, nie tylko powinna być wspomnieniem zagłady polskich Żydów. Ta tablica stoi tutaj dlatego, że w Zakliczyniu, dlatego, że w
w Radłowie, dlatego że w Ciężkowicach, dlatego że w Wojniczy, dlatego że w Iwkowy, dlatego że na ziemi tarnowskiej i w setkach polskich miast przez wieki żyliśmy razem, Polacy i Żydzi. Więc dzisiaj również powinniśmy przywołać to, co wydarzyło się 4 wieki temu, 28 stycznia 1573 roku, Konfederacja Warszawska ustanowiła w Polsce, ustanowiła, że Polska stała się krajem religijnej tolerancji i współistnienia. Dlatego przez wieki ziemia polska stała się wspólnym domem wielu narodów i przede wszystkim stała się miejscem współistnienia naszych narodów, narodu polskiego i narodu żydowskiego. Tam są początki tej historii, która w tak tragiczny, dramatyczny sposób zakończyła się po niemieckiej inwazji w 1939 roku na ziemi polskiej. Zatem to dzisiejsze wydarzenie ma te 2 wymiary. Wymiar śmierci, ale też wymiar życia. I myślę, że o tych 2 wymiarach dzisiaj powinniśmy szczególnie pamiętać i za to, że mogliśmy się tutaj spotkać, chciałem panu burmistrzowi i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj mamy tą niezwykłą możliwość wspominania tej historii i że ta pamięć zostanie utrwalona na zawsze w kamieniu, ale też w naszej pamięci przekazywanej kolejnym pokoleniom. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy panu ministrowi za wystąpienie, a teraz wystąpi pan Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo proszę, panie prezesie. Szanowny panie ministrze, szanowny panie burmistrzu, szanowna pani Anno Krygiel-Uryń, ocalona z Holokaustu wraz z rodziną, która przyjechała do nas z Izraela, szanowny panie rabinie, wielebny księże, szanowni państwo samorządowcy, na czele z panem marszałkiem i także przedstawicielem miasta Bełżec, szanowni mieszkańcy, wszyscy tutaj zgromadzeni. Spotykamy się w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Dnia, w którym wspominamy wszystkich Żydów zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Wspominamy te 6 milionów ofiar. 6 milionów, z których aż połowa, bo niemal 3 miliony to byli obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. To byli także Polacy żydowskiego pochodzenia. Ale dzisiaj szczególnie spotykamy się, aby wspomnieć, przypomnieć ofiary niemieckiego Holokaustu tutaj, w tym miejscu, na ziemi tarnowskiej, w gminie Zakliczyn. Pamiętamy o tych tysiącach Żydów, o tych kilkuset Żydów, którzy przez wieki tworzyli to miasto, przyczyniali się do jego dobrobytu, a później w ciągu kilku miesięcy zostali rozstrzelani lub zostali zagazowani w obozie zagłady w Bełżcu. Ale dzisiaj też trzeba pamiętać o innej dacie, bardzo tragicznej dacie, bo za 4 dni będziemy mieli okrągłą rocznicę, 90. rocznicę dojścia Adolfa Hitlera do władzy. Do 30 stycznia 1933 roku został kanclerzem Rzeszy i od tego czasu zaczęła się ta
polityka, która doprowadziła do tego zniszczenia, o którym wcześniej mówiłem, doprowadziła do Gehenny nie tylko Żydów, ale milionów, milionów osób innej narodowości, w tym także i 3 milionów etnicznych Polaków. Musimy o tym pamiętać, tak jak wspominali tutaj przedmówcy, musimy o tym też pamiętać, że ci, którzy tutaj dokonali tej zagłady wcześniej, w roku 1933, doszli w sposób demokratyczny niestety do władzy i nikt im w tym nie przeszkodził. I nikt im nie przeszkodził poza Polską w roku 1939, aby wkraczali na nie swoje ziemie. To jest ta przyczyna tej wielkiej tragedii, jaka tutaj później miała w roku 1939-1942. Co dzisiaj możemy uczynić dla tych wszystkich, którzy zostali zamordowani, którzy zginęli? Życia im nie przywrócimy, ale możemy przywrócić pamięć. I Instytut Pamięci Narodowej stara się to czynić za pomocą publikacji naukowych, poprzez edukację wśród młodzieży, ale także poprzez takie upamiętnienia. Chciałbym tutaj podziękować bardzo szczególnie oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, bo w modelowy sposób współpracuje z samorządami w tym dziele upamiętnienia tego ludobójstwa. Wszędzie tam, gdzie spotykamy takich włodarzy miast i gmin, jak pana burmistrza Dawida Chrobaka, z którym się znakomicie współpracuje, staramy się takie upamiętnienia umieszczać. I czynimy to oczywiście bez współpracy, także jeśli to jest możliwe, ze społecznością żydowską. I tu chciałbym bardzo podziękować pani Annie Grygiel-Huryń za tę inicjatywę. To ważne, dlatego że Instytut Pamięci Narodowej ma takie zadania, ale bez współpracy z osobami poszczególnymi, z inicjatorami, z samorządami, nie moglibyśmy bardzo tych wielu rzeczy dokonać. I chciałbym zapewnić, że pamiętamy, staramy się pamiętać o każdej osobie, która zginęła. Tutaj jest ogólna informacja o kilku tysiącach, nie może być szczegółowych nazwisk, ale jest program w Instytucie Pamięci Narodowej Straty.pl, gdzie każda osoba, która została zamordowana, która była represjonowana w czasie II wojny światowej, ma swoje nazwisko, a przynajmniej chcemy, aby miała swoje nazwisko, abyśmy wszyscy znali, abyśmy je wszyscy pamiętali. Bardzo dziękuję raz jeszcze Państwu. Niech ta pamięć o pomordowanych sprawa wśród nas na zawsze. I niech dusze tych, którzy zginęli, będą wpisane w węzeł życia wiecznego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu prezesowi. Zmiana warty. Prawo zwrot.